Dzień dobry, Łukasz Kowalski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jestem pracownikiem zatrudnionym w Biurze Pomiarów Energii. Zajmuję się wdrażaniem funkcji operatora informacji rynku energii w polskich sieciach elektroenergetycznych. Czat odpowiada dzień dobry. Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą. Byłbym wdzięczny za znak sygnał, że moje poczucie jest zgodne ze stanem faktycznym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drugie spotkanie dotyczące umowy, o której mowa w artykule 11 ZG ustawy prawo energetyczne, tak zwana umowa CIRE. Przepraszam za drobne zawahanie, bo tutaj ekran przez chwilę wygasł. Myślałem, że możemy mieć problemy techniczne. Szanowni Państwo, witam na kolejnym naszym spotkaniu. Przedstawiłem się, przedstawię Państwu pokrótce informacje o naszym spotkaniu szkoleniowym. Jak Państwo wiedzą, szkolenie ma formę webinaru, więc w czasie jego trwania kontakt z nami jest przez nasz czat. Nie ma możliwości zadawania pytań w formie głosowej. Proszę zadawać te pytania albo kontaktować się z nami bezpośrednio przez czat. Staramy się tutaj zerkać, co Państwo piszą i będziemy, jeżeli to dostrzeżemy, jakieś sugestie, wtedy będziemy je realizowali. Będą kilkusekundowe przerwy pomiędzy blokami przedstawionymi przez różnych wykładowców. Pierwszym wykładowcą jestem ja, jeszcze raz powtórzę, nazywam się Łukasz Kowalski. Kolejnymi wykładowcami będą moje koleżanki Aleksandra Chodubska i Dominika Kuczkowska. Wiem z poprzedniego szkolenia, że Państwo na nie bardziej czekają niż na mnie, zwłaszcza tutaj przy takich okolicznościach, jakie są dzisiaj. I pytania, blok pytań i odpowiedzi przewidzieliśmy na drugą część spotkania. Spotkanie nasze będzie trwało około 1,5 do 2 godzin. Tyle zmapowaliśmy czasu. Udostępnimy nagranie ze szkolenia. Myślimy, że nie będzie to w termin dłuższy niż tygodniowy. Natomiast prezentacje ze szkolenia otrzymają Państwo niezwłocznie po szkoleniu razem z korespondencją z platformy mailowej ClickMeeting. To są nasze założenia. Mamy oczywiście tradycyjnie i niestety dla Państwa zastrzeżenia, tak? No, nasze szkolenie ma charakter informacyjny. Proszę pamiętać o tym, że nasza działalność nie obejmuje pomocy prawnej, konsultingu. W związku z tym no, też nie mamy informacji i możliwości, żeby dokonywać wykładni wiążącej przepisów. Przedstawiamy nasz pogląd tutaj na sprawy objęte szkoleniem, przepisy, które przedstawiamy, jest to nasza autorska i prywatna interpretacja. Przekazujemy je Państwu oczywiście w najlepszej wierze, jednak ostateczny kształt przepisów, ostateczna zgodność Państwa postępowania z przepisami to jednak jest kwestia pozostająca poza PSE. Nawet jeżeli Państwo nam zadają pytania z kazusami, ze swoim stanem faktycznym, to my też nie możemy wziąć odpowiedzialności za pełnej odpowiedzialności za udzieloną poradę, choćby z tego względu, że stany faktyczne, sytuacje, one są wiadomo przedstawiane skrótowo. Jak Państwu będę tutaj zaznaczał w dalszym biegu prezentacji, niektóre niuanse mogą mieć kolosalne znaczenie, tak? Mogą, a w takiej skrótowej korespondencji czy w skrótowo zadawanych pytaniach w bloku pytań i odpowiedzi nie zawsze możemy zawrzeć wszystkie te szczegóły istotne
z punktu widzenia Państwa działania, współpracy z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii i Operatorem Informacji Rynku Energii. Przechodząc do części bardziej merytorycznej, chciałbym Państwu tutaj opowiedzieć o celu umowy. Umowa CIRE, tak, umowa, którą będę tak właśnie nazywał, która została opisana w artykule 11 ZG ustawy Prawa energetyczne, ma umożliwić realizowanie procesów rynku energii lub wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem i przy wsparciu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. W umowie Państwo podają nam dane osób współpracujących i ich dane kontaktowe, a także dane kontaktowe Państwa przedsiębiorstw, abyśmy właśnie mogli wypełniać jak najlepiej tą współpracę, świadczyć Państwu wsparcie przy realizacji procesów rynku energii. Umowa służy też do weryfikacji wypełnienia obowiązku nawiązania współpracy, tak? Planujemy, że wsparcie procesów, realizacja wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem CIRE to będzie taki dość powszechne zjawisko i ono umożliwi później Państwu pełne działanie na rynku energii, pełne wykonanie pewnych czynności niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku energii elektrycznej. Jeżeli jesteśmy przy umowie CIRE, chciałem też ją tutaj przedstawić na tle innych umów. Z sygnałów, które do nas docierają, wiemy, że pewną trudność Państwu sprawia rozróżnienie poszczególnych umów, które mogą być zawarte. I tak, tematem dzisiejszego spotkania jest umowa CIRE. Tak? Przedstawimy ją szczegółowo na następnych slajdach, przedstawimy sposób jej zawierania, dane, jakie są potrzebne, sposób wypełnienia wniosku o zawarcie takiej umowy. I jest to umowa, której istnieje prawny, wynikający wprost z przepisów prawa, wymóg zawarcia dla pewnych podmiotów. Obejmuje ona korzystanie z CIRE, wsparcie procesów rynku energii, wsparcie wymiany informacji rynku energii, tak, dla podmiotów, które mają obowiązek ją zawrzeć. I dla kogo jest dedykowana? OSD, sprzedawca, POP, podmioty realizujące procesy rynku energii lub realizujące wymianę informacji rynku energii. Ale też pojawia się i Państwa pytania są skierowane odnośnie tak zwanego nadawcy fizycznego, czyli dostawcy IT, który pełni funkcję nadawcy fizycznego. Nazwaliśmy tak ten podmiot po to, żeby go odróżnić od nadawcy prawnego, żeby łatwo było operować hasłami. Nadawca prawny to są właśnie te podmioty, które mają obowiązek korzystać, zawrzeć umowę CIRE i korzystać z systemu, Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Natomiast mogą się posługiwać w toku tych czynności z dostawcą rozwiązań IT, z dostawcą systemu informacyjnego, który ułatwia kontakt i ułatwia korzystanie z CIRE. I taki właśnie podmiot będziemy określali nadawcą fizycznym. On sam nie ma ze statusu nadawcy fizycznego obowiązku korzystania z CIRE, ale może z niego korzystać. Może to też być podmiot, który jest w tej kategorii, które mają zawrzeć umowę CIRE, ale on, przynajmniej tak to widzimy od strony koncepcyjnej, może na przykład chcieć udostępnić system, by podmioty, którym nie opłaca się inwestować w własny system informacyjny, we własne rozwiązania IT, może im udostępnić. Tak wtedy będziemy mogli choćby rozłożyć koszty funkcjonowania takiego systemu na więcej podmiotów, na więcej punktów poboru energii, na więcej procesów, które będą za pośrednictwem CIRE i tego systemu informacyjnego realizowane. Tej umowy na razie nie opublikowaliśmy. Ja Państwu na poprzednim spotkaniu obiecywałem i na spotkaniach dotyczących karty aktualizacji ILiS obiecywałem, że będzie w styczniu. Niestety
tu troszeczkę zmieniliśmy zdanie w tej fazie koncepcyjnej, ponieważ w tak zwanym międzyczasie opracowaliśmy umowę o zachowaniu tajemnicy przy testach technicznych integracji systemów IT. Jest to, slangowo byśmy ją nazwali, umowa NDA dotycząca testów technicznych IT. Umowa ma na celu dwie rzeczy. Ochronę informacji pozyskiwanych czy wymienianych w związku ze współpracą przy testach, wyspecyfikowanie tych chronionych informacji, ustalenie osób do kontaktu, które będą te testy realizowały i będą przy tych testach współpracowały ze sobą zarówno po stronie dostawcy IT, jak i po stronie OIR. I właśnie ta umowa jest dedykowana dla przyszłych dostawców rozwiązań IT, którzy będą korzystali z tego faktu, że pojawia się OIRE, CIRE i zmieniamy model wymiany informacji na rynku energii elektrycznej. Ci dostawcy będą testowali swoje rozwiązania IT, czy one współpracują z CIRE, czy mają wymagane parametry techniczne i w związku z tym, że będą przekazywane informacje, które nie są ogólnie dostępne, my będziemy wymagali, by taką umowę o zachowaniu tajemnicy przy testach ten podmiot, który chce się stać nadawcą fizycznym, podpisał. Ponieważ wdrożyliśmy to narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie testów, na razie troszeczkę przyhamowały nasze prace związane właśnie z umową dostępową z nadawcą fizycznym, a wyhamowały dlatego, że też diagnozujemy, że te testy techniczne mogą wpłynąć na koncepcję funkcjonowania nadawców fizycznych. Może się okazać, że pewne nasze założenia były błędne i wtedy musielibyśmy reformować, zmieniać, aneksować umowę choćby w celu dostosowania, do tej zmienionej koncepcji. Jeszcze jedną umową, którą się podpisuje z OIRE, jest umowa o zachowaniu poufności dotycząca migracji inicjalnej. Tak? Czyli to jest umowa, którą mogą podpisać OSD czy sprzedawcy, którzy przekazują dane celem tak zwanego zasilenia inicjalnego rejestrów CIRE właśnie po to, żeby 1 lipca 2025 roku nasz system mógł być uruchomiony. Tak. Obowiązek prawny dla podmiotów wymienionych w ustawie Prawo energetyczne istnieje do podpisania wyłącznie umowy CIRE. Pozostałe umowy podpisują podmioty, które chcą je podpisać, tak? Tylko z tym, że umowa dostępowa i umowa o zachowaniu tajemnicy, jeżeli dany podmiot jej nie chce podpisać, to nie będzie mógł świadczyć tych usług, które wiążą się z rolą nadawcy fizycznego, nie będzie współpracował jako nadawca fizyczny z CIRE i też nie będzie mógł przeprowadzić testów. To znaczy, nie zmuszamy nikogo do podpisania tej umowy, ale jeżeli chcesz z nami współpracować, to ją musisz podpisać. No, tutaj, jeżeli chcesz uczestniczyć w testach jako przyszły nadawca fizyczny, chcesz sprawdzić swoje rozwiązania techniczne, musisz podpisać umowę o zachowaniu tajemnicy. Mam nadzieję, że ten slajd pomoże Państwu w zrozumieniu tego podziału umów, które stosuje, które są możliwe do zawarcia z OIRE i akurat będą Państwo mieli mniej wątpliwości. Ten slajd tutaj w porównaniu z poprzednią prezentacją dodaliśmy właśnie dlatego, że te wątpliwości się pojawiały. Podstawy prawne umowy CIRE. Tutaj akurat główne podstawy prawne znajdują się w ustawie Prawo energetyczne, co nie oznacza, że to jest jedyna ustawa, która ma zastosowanie do tej umowy. Oczywiście w obecnym kształcie systemów prawnych nie jest możliwe, żeby do jednego zjawiska prawnego, do jednego stanu faktycznego miały zastosowanie przepisy tylko jednej ustawy. W związku z tym będzie do tej ustawy
ustawy stosuje się szereg, do tej umowy stosuje się szereg przepisów rangi ustawowej, choćby ustawa kodeks cywilny, ale zręby tej umowy są zawarte w artykule 11zg ustawy prawa energetyczne. Określony jest w tym przepisie zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, który został stosunkowo niedawno dodany i po 3 kwietnia 2024 roku my będziemy ten zakres odzwierciedlali w zmianach instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej. W naszej ocenie jest konieczność odzwierciedlenia tego zakresu przedmiotowego. Natomiast uznaliśmy, że niecelowe było zmienianie instrukcji wtedy, kiedy mają Państwo obowiązek zawrzeć umowę, o której dzisiaj mówimy. Chcielibyśmy też zaznaczyć, że to nie zaskoczy Państwa, ponieważ Państwo będą mieli zgodnie z zasadami, o których wspomnę później, będą Państwo mogli zgłosić uwagi do sposobu uwzględnienia tych zmian instrukcji. Tak, instrukcja jest poddawana konsultacjom, więc proszę tutaj, żeby Państwo nie odczuwali dyskomfortu. To będzie proces, który będzie w pełni obserwowalny przez Państwa. Gdzie są jeszcze zawarte przepisy? No bo mówiłem, że jedna ustawa nie jest możliwe, by regulowała całość zagadnień z danej dziedziny. No też trudno by jeden artykuł ustawy regulował umowę. Mamy tutaj, stosuje się również do umowy CIRE, artykuł 9g ustawy prawo energetyczne, zwłaszcza artykuł 5c, tam są zawarte wymagania odnośnie tej części instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej, którą stosuje PSE działając jako operator informacji rynku energii elektrycznej. No i tam mamy z artykułu 9g wynika właśnie sposób ustalenia wzorca umowy, tak, że to jest sposób dość specyficzny, ale dość transparentny, powiedziałbym nawet bardzo transparentny. W moim przekonaniu jest to sprawdzone rozwiązanie, stosowane od 2010 roku, kiedy instrukcja jest w pełni konsultowana przez operatora, zanim wprowadzi jej zmiany do stosowania, a nawet wcześniej jedna z części instrukcji w zakresie dotyczącym losowania systemu, ona jeszcze wcześniej była przed złożeniem wniosku o jej zmianę, była konsultowana. Więc mamy doświadczenie, jakby tak spojrzał, mamy doświadczenie około 20 lat zmiany dokumentu o charakterze takim wewnętrznym operatora, ale w sposób transparentny i z udziałem zainteresowanych użytkowników systemu. Ustawa w artykule 9g reguluje również sposób zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. No oczywiście też nie reguluje tego kompleksowo, ponieważ mamy przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, który ma zastosowanie do sposobów wydawania decyzji administracyjnych. Zwracam uwagę na artykuł 56 ust. 1, tak, czyli przepis, który mówi, że kto nie zawiera lub odmawia zawarcia umowy, o której my dzisiaj rozmawiamy, podlega karze pieniężnej. Jest to kara pieniężna od 10 do 500 tysięcy złotych. Więc tak ustawodawca przewidział, żeby każdy podmiot, który ma obowiązek zawrzeć tą umowę, podjął starania do jej zawarcia. Zakres podmiotowy. To jest slajd, który spowodował po poprzedniej prezentacji w dniu 17 stycznia, że mieliśmy sporo pytań. Przez ten miesiąc temat, no, na gruncie też zapytań, które Państwo do nas złożyli, my sobie jeszcze bardziej przemyśliliśmy i to jest tak, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Mamy tutaj sprawę jasną, tak? To są wszystkie podmioty,
które mają decyzję o wyznaczeniu operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Jest rejestr na stronach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Te około 200 podmiotów powinno się zgłosić do operatora systemu, operatora informacji rynku energii, który jest zarazem operatorem systemu przesyłowego, aby zawarł OIRE z nim taką umowę. Więc to nie powinno sprawiać problemów. Sprzedawca energii elektrycznej, no, czyli przedsiębiorstwo obrotu, to jest niewątpliwy sprzedawca energii elektrycznej. Idea działania przedsiębiorstw obrotu, przedsiębiorstw, które zajmują się obrotem energią elektryczną, jest to chyba sprawa jasna. Podmiot, który posiada, do zasady posiada koncesję, taki podmiot może zgodnie z tymi stanowiskami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tylko taki podmiot może sprzedawać energię elektryczną odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wytwórca sprzedający energię elektryczną odbiorcy końcowemu. Szanowni Państwo, tutaj właśnie ten punkt przy poprzedniej prezentacji wzbudził wiele zapytań, a wydaje nam się, że celem ustawodawcy tutaj było zachęcenie do podpisania umowy CIRE tych sprzedawców energii elektrycznej, którzy no, realizują procesy wspierane przez CIRE, czyli co do zasady podmioty sprzedające energię elektryczną odbiorcy końcowemu. Kto jest odbiorcą końcowym? No, to jest podmiot, który dokonuje zakupu energii elektrycznej własny użytek. Ale też w związku z tym, biorąc pod uwagę też brzmienie definicji na przykład punktu poboru energii, punkt poboru to jest punkt pomiarowy, w którym może nastąpić zmiana sprzedawcy, to nie wszystkie te podmioty, które intuicyjnie by albo tak na pierwszy rzut oka uznalibyśmy za odbiorców końcowych i sprzedaż do nich, nie wszystkie będą tutaj prawdziwymi czy sensu stricto odbiorcami końcowymi, ponieważ prawo wyboru sprzedawcy obowiązuje generalnie tych odbiorców końcowych, czy dotyczy prawo wyboru sprzedawcy tych odbiorców końcowych, którym dostarcza energię elektryczną przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, a zgodnie z taką utrwaloną interpretacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tą działalność mogą wykonywać operatorzy systemu dystrybucyjnego lub operatorzy systemu przesyłowego, w zależności od tego, w jakim obszarze działają. Więc to nam pozwala wyspecyfikować, że tu chodzi o sprzedawców, którzy dostarczają energię elektryczną do odbiorców końcowych, którzy są zaopatrywani przez OSD lub OSP. Mam nadzieję, że to Państwu wyjaśniło, tak, pewną to, co przed chwilą powiedziałem, wyjaśniło Państwa wątpliwości, które się pojawiły po poprzednim szkole. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, tak, czyli generalnie będą to podmioty, które posiadają odpowiednią umowę z operatorem systemu przesyłowego, które są zobligowane do bilansowania się, niekoniecznie muszą to bilansowanie sami sobie świadczyć. Mogą się oczywiście wspierać innym podmiotem, ale tutaj bierzemy siatkę pojęciową de facto z warunków dotyczących bilansowania, tak, czyli innego opracowania OSP zatwierdzanego w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zobligowane do zawarcia umowy CIRE są inne podmioty realizujące procesy rynku energii lub wymieniające informacje rynku energii za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Jest to otwarcie katalogu, no ale w tej chwili wydaje nam się, że ciężko mówić o takich podmiotach, ponieważ jeszcze takie podmioty mogą tylko mówić, że hipotetycznie chcą wymieniać takie informacje i realizować wymianę informacji rynku energii za pośrednictwem lub przy wsparciu CIRE. Przejdę do następnego slajdu na temat formy umowy.
Tutaj chyba nie ma dużych kontrowersji, forma umowy. Jest umowa zawierana z wykorzystaniem wzorca zawartego w instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej w części dotyczącej operatorowej informacji rynku energii. Jest to załącznik numer 2 do IRIS-POIRE. Tam jest zawarta ta, są zawarte te postanowienia umowy. Ta umowa jest tylko personalizowana, czyli zawierane są dane kontrahenta i jego specyfika działania. Forma jest elektroniczna, tak, czyli ta forma w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli dokument powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym zachęcamy też, a o tym powiedzą w dalszej części moje koleżanki, zachęcamy właśnie do wypełnienia wszystkich dokumentów związanych z procesem zawierania umowy w formie elektronicznej, testowania tego podpisu elektronicznego. Zresztą wiemy, że te podpisy elektroniczne stały się dużo bardziej dostępne. Nie trzeba wykupywać ich w formie abonamentu czy wiązać się. Można też, z tego co wiemy, na rynku są dostępne rozwiązania, które umożliwiają choćby jednorazowe sygnowanie podpisem elektronicznym dokumentu. Zmiany umowy. Jednocześnie dopuszczamy zmiany, jakich nie dopuszczamy. Nie dopuszczamy odstępstw od wzorca. Wzorzec jest zatwierdzony, ustawa jest tu według nas dostatecznie precyzyjna i jasna, natomiast wiemy, że życie wymusza różne sytuacje, mogą się zmienić dane kontaktowe, mogą się zmienić dane rejestrowe, w związku z tym dopuszczamy zmiany wzorca w tym zakresie, w jakim no, po prostu dane nie wynikają z wzorca umownego. Tak, czyli te dane, które podaje nam kontrahent, one się mogą zmienić i je będziemy zmieniali, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie przewidujemy odstępstw od wzorca w takim zakresie, że wszystkie te informacje, wszystkie te postanowienia umowy, wszystkie jej zapisy powinny być w miarę jednakowe dla wszystkich podmiotów. No, musimy traktować wszystkich użytkowników w sposób równoprawny. W związku z tym uważamy, że jednakowe zapisy umowne właśnie pozwalają nam realizować tą zasadę wynikającą z przepisów prawa energetycznego. Ale jak w toku życia będzie ta umowa się zmieniała? Tak, wiadomo, już Państwu mówiłem o tym, że przewidujemy zmiany wzoru umowy i może zostać ona dokonana wyłącznie przez zmianę IRIS-POIRE lub poprzez przyjęcie nowej instrukcji. W związku z tym będziemy takowe działania będziemy podejmowali, będą Państwo mieli możliwość wskazania nam, że na przykład jakaś zmiana jest przez nas realizowana nadmiarowa albo powinno uwzględnić jakieś czynniki, będą Państwo mieli możliwość zgłoszenia uwagi. Po przyjęciu nowej instrukcji, nowego brzmienia wzorca, no, uważamy, że tu jest automatyzm i zmienione postanowienia, zmienione zapisy będą wchodziły automatycznie w relację umowną. No, oczywiście zmiana instrukcji również jest w postanowieniach umowy, możliwość wypowiedzenia tej umowy, no, ale no, proszę mieć na uwadze, że przepisy prawa niekoniecznie też dają taką, no, wtedy nie będą Państwo mogli korzystać oczywiście z wsparcia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii przy realizacji procesów, tak? Więc tu będzie trzeba ważyć sposób wykonania tego uprawnienia wynikającego z zapisów umowy. Co jest treścią umowy? Jakie są elementy umowy CIRE? No, elementy umowy, umowa dzieli się na dwie części. Jest ta część zasadnicza umowy i są tak zwane ogólne warunki umowne, OWU.
I w umowie, w tej treści zasadniczej określamy przedmiot umowy, zobowiązania stron, określenie niepełnionych ról na rynku energii elektrycznej, dane administratora bezpieczeństwa informacji rynku energii, no i czy dany podmiot korzysta z nadawcy fizycznego. Kto jest nadawcą fizycznym, Państwu przedstawię dalej. Tu jest tylko zajawka, tak, żeby Państwo, czytając tą prezentację po dzisiejszym spotkaniu, mogli łatwiej zapoznać się z tymi informacjami. Co obejmują dane kontaktowe kontrahenta, dane rejestrowe, role pełnione na rynku energii elektrycznej, koncesje, kod EIC, o nim też mamy dedykowany slajd, wyjaśnimy później, osoby do kontaktu, dane ABIR, dane nadawcy fizycznego. Ogólne warunki umowy, uszczegółowienie zobowiązań, określenie odpowiedzialności stron, czas trwania umowy, zmiany umowy CIRE, wygaśnięcie i rozwiązanie umowy, dane osobowe, czyli sposób ochrony tych danych, sposób komunikacji w zakresie realizacji umowy CIRE i poufność umowy. Tak? To jest to, co się znajduje obecnie we wzorcu i zostało zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wspomniałem o enigmatycznym skrócie, kod EIC. Jest to standardowy kod identyfikujący podmioty działające na rynku energii elektrycznej lub obiekty. Jest to kod koordynowany, ustanawiany przez ENTSO-E i kody te wykorzystywane są do identyfikacji podmiotów, obiektów i obszarów, które działają w obszarze elektronicznej wymiany danych. Standard jest opracowany przez ENTSO-E i jest stosowany przez wszystkie kraje, których operatorzy są zrzeszeni w tej organizacji. Kody nadawane są przez Centralne Biuro Kodów prowadzone przez ENTSO-E, ale są też lokalne biura kodów w poszczególnych krajach i te lokalne biura kodów są prowadzone z reguły przez operatorów systemów przesyłowych. To oznacza, że nie tylko operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego nadaje ten kod, jako lokalne biuro kodów, może to również być kod nadany przez operatora systemu przesyłowego gazowego. W Polsce jest to Gaz-System. Mają tu Państwo dane, na slajdzie są dane lokalnych biur kodów i jeżeli kontrahent chcący zawrzeć umowę CIRE nie posiada kodu EIC, należy się skontaktować z lokalnym biurem kodów, na przykład prowadzonym przez PSE, którego wyróżnikiem jest numer identyfikacyjny 19. Szerzej o kodach można zawrzeć na przykład w informacjach dotyczących migracji. Tak, mamy tutaj na prezentacji, znajduje się odnośnik bezpośrednio do bloku informacji o kodach EIC, bo to zagadnienie było przedstawiane przy migracji. By się Państwo mogli zapoznać, mogli przynajmniej te podmioty, które są zobowiązane do uczestniczenia w migracji inicjalnej, mogły zapoznać się, jak uzyskać kod i zapewne go już uzyskały, tak? Więc to nie jest trudna procedura. Jak tutaj wyspecyfikowałem pewne informacje, które powtarzają się właśnie na tej zakładce dotyczącej migracji, czyli wzór wniosku jest na stronie danego biura kodów. OIRE rekomenduje sporządzenie wniosku w formie interaktywnego PDF z podpisem kwalifikowanym, czyli tym samym podpisem, którym powinni Państwo opatrzyć umowę CIRE, zawierając ją. Zachęcamy też wykorzystywanie tego podpisu do wniosków o zawarcie umowy CIRE. Przesyłamy wnioski na odpowiednią skrzynkę. Adres mają Państwo na widocznym slajdzie. I mają tu Państwo taki schemat kodu. Tak, widzimy 19 numer rozpoczynający kod. Wiemy, że to jest kod wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, tak, pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego. Kolejne znaki,
identyfikują typ kodu, tak? Czyli X to jest dla uczestnika rynku energii, Y dla obszaru, W to jest obiekt elektroenergetyczny. Następne 12 znaków to unikatowy identyfikator. Jest on proponowany przez samego zainteresowanego. Tutaj sugestia jest taka, żeby stosować abstrakcyjne nazwy, abstrakcyjne ciągi, niekoniecznie związane na przykład z nazwą czy firmą, pod jaką działa przedsiębiorstwo, ponieważ w toku życia danego przedsiębiorstwa następuje często zmiana firmy i wtedy mamy taką, albo następują przekształcenia przedsiębiorstw i mamy wtedy sytuację taką, że musimy stosować kod nieintuicyjnie się nazywający, czyli na przykład spółka nazywała się Marysia, zastosowała sobie taki wyróżnik w kodzie EIC, ale później zmieniła nazwę na firmę czy nazwę na przykład Jacek, tak, i wtedy Marysia stosuje, wtedy Jacek stosuje kod EIC, który zawiera wyróżnik Marysia, tak? Więc prosimy tutaj przemyśleć. No i jest też znak kontrolny generowany według określonego algorytmu. Tyle o schemacie kodu EIC. Kolejny tajemniczy skrót, który użyliśmy w prezentacji, to ABIRE, Administracja Bezpieczeństwa Informacji Rynku Energii. Kim jest ABIRE? No to jest osoba, która po stronie kontrahenta pełni funkcje koordynacyjne, komunikacyjne i administracyjne. Rozumiane, że zarządza po prostu kontem danego użytkownika. Osoba będzie punktem kontaktowym z ABIRE w zakresie IT, czyli idealna osoba powinna mieć dobrze rozwinięte predyspozycje zarówno w zakresie wiedzy związanej z cyfryzacją, jak i z branżą IT, jak i no, powinna być pewną osobą o zdolnościach komunikacyjnych. Tak. Może nie musi to być jeden administrator bezpieczeństwa, można to podzielić te obowiązki na dwie osoby. Tak, chociaż dobrze by było, aby obie miały jednak wiedzę pełną, tak, i rezerwowały się, jeżeli chodzi o pełnioną funkcję. Więcej o ABIRE również jest w odpowiedniej zakładce, na stronie PSE. Jest to zakładka dokumenty, w której na przykład znajdą Państwo instrukcje ruchu eksploatacji, gdzie te instrukcji załącznika są wyspecyfikowane oczekiwania i zadania, jakie powinien w kontakcie z OIRE pełnić właśnie ten podmiot zwany ABIRE, tak? Osoba, która pełni funkcję ABIRE. I szanowni Państwo, teraz ja bym podziękował za moją część prezentacji. Oddałbym głos następnemu prelegentowi. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Chodubska i przekażę Państwu kilka informacji dotyczących z umową CIRE. Przede wszystkim to, gdzie znajdą Państwo informacje oraz wzory dokumentów związane z umową CIRE, na jakie etapy dzieli się proces zawarcia umowy i co muszą Państwo zrobić, żeby taką umowę z nami zawrzeć oraz do czego upoważnia pełnomocnictwo. Wszystkie informacje związane z umową CIRE znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, czyli na www.pse.pl. Żeby poczytać o umowie CIRE i znaleźć wzory dokumentów, powinni Państwo wejść na stronę www.pse.pl i wybrać tą ikonę, którą wskazuje pierwsza czerwona łapka, czyli operator informacji rynku energii. Następnie w bloku po lewej stronie, w belce po lewej stronie wybierają Państwo umowę CIRE. W tej zakładce znajdą Państwo informacje, kto musi zawrzeć umowę CIRE, o tym, jak przebiega proces od złożenia wniosku do zawarcia umowy poprzez samo podpisanie umowy i zawarcie oraz, co najważniejsze, znajdą Państwo wzory dokumentów i pliki do pobrania.
I jest to wniosek o zawarcie umowy, którą muszą Państwo najpierw wypełnić, przekazać do nas, żeby zawrzeć umowę CIRE. Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy, ponieważ mogą Państwo upoważnić kogoś w swoim imieniu do zawarcia tej umowy. Sam wzór umowy CIRE, mogą się Państwo wcześniej zapoznać wzorem umowy wszystkimi załącznikami. Oraz dodatkowo umieszczamy w tym miejscu prezentację dotyczącą tego, jak w prawidłowy sposób wypełnić wniosek o zawarcie umowy. Zdarza się czasem, że w tych wnioskach pojawiają się błędy, dlatego postanowiliśmy przygotować dla Państwa taką prezentację, żeby już na samym początku rozwiać jakieś wątpliwości i sprawić, żeby ten wniosek od razu trafił do nas w prawidłowy sposób wypełniony, co przyspieszy oczywiście zawarcie samej umowy. W związku z tym, że umowa CIRE jest elementem IRIE-SPOIRE, czyli instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w części dotyczącej OIRE, zachęcamy też Państwa do przejrzenia całej dokumentacji IRIE-SPOIRE. Żeby się do niej dostać, na stronie internetowej pse.pl wchodzą Państwo w zakładkę dokumenty i po lewej stronie wybierają IRIE-SPOIRE. W tej chwili aktualna wersja IRIE-SPU to jest ta pierwsza tutaj zaznaczona, czyli IRIE-OIRE zatwierdzony tekst pierwotny. Tutaj po prawej stronie znajduje się zarówno treść instrukcji, jak i wszystkie załączniki, w tym właśnie załącznik numer 2, czyli umowa CIRE. W samej instrukcji, jeśli chodzi o umowę CIRE, polecamy zapoznać się z rozdziałem numer 7, ponieważ on opisuje kwestie zawarcia umowy i inne kwestie związane z samą umową. Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapisywania się do newslettera OIRE lub do newslettera PSE. Na samym dole strony pse.pl znajdują Państwo taki czerwony przycisk dołącz do newslettera. Tam podają Państwo swój adres mailowy oraz zakres informacji, jakie chcą Państwo otrzymywać. Naprawdę polecamy zapisywanie się do tego newslettera, ponieważ wtedy otrzymują Państwo wszystkie informacje na bieżąco. Jak tylko pojawią się u nas na stronie, Państwo otrzymują takie powiadomienie mailem. Proces zawarcia umowy CIRE. Żeby zawrzeć z nami umowę CIRE, należy najpierw wypełnić wniosek o zawarcie umowy. Żeby to zrobić, na stronie PSE, o której mówiłam wcześniej, pobierają Państwo wzór wniosku o zawarcie umowy i tutaj zachęcamy, żeby ten wniosek pobrać i zapisać u siebie na komputerze, ponieważ spotkaliśmy się z przypadkami, że jeśli wypełnia się go przez przeglądarkę, to czasami nie uzupełniają się polskie znaki. Także zachęcamy do pobrania na swój komputer, wypełnienia tego wniosku i przesłania go do nas na adres oire@pse.pl. My taki wniosek weryfikujemy, jeśli pojawią się jakieś błędy albo jakieś rzeczy do uzupełnienia, informacje do uzupełnienia, kontaktujemy się z Państwem, najczęściej telefonicznie, ponieważ tak jest najszybciej, uzgadniamy, co trzeba we wniosku poprawić. Państwo wysyłają nam poprawiony wniosek i my przechodzimy do przygotowania dla Państwa umowy. Po przygotowaniu umowy wysyłamy do Państwa taką umowę mailem z prośbą o podpis. Wysyłamy ją najpierw do Państwa, ponieważ chcielibyśmy dać Państwu szansę, żeby jeszcze Państwo sprawdzili te dane, które uzupełniliśmy, czy na pewno wszystko się zgadza i tę umowę podpisali. Po podpisaniu umowy wysyłają Państwo do nas. My przekazujemy ją do podpisu po naszej stronie dyrektorowi, który u nas ją podpisuje, czyli dyrektorowi do spraw OIRE. I następnie przesyłamy taką umowę do Państwa. I tym sposobem mamy zawartą umowę CIRE. Chcielibyśmy tylko przypomnieć, że obowiązek ustawowy mówi nam, że powinni Państwo zawrzeć umowę CIRE do 3 kwietnia 2024 roku, czyli do czasu mamy już tak naprawdę nie aż tak dużo, dlatego chcielibyśmy bardzo Państwa prosić, żebyście Państwo wcześniej składali wnioski, ponieważ no my też troszkę tych wniosków będziemy mieli, już teraz zaczęło się ich robić dosyć dużo, więc też żeby nie było problemu z dotrzymaniem tego terminu 3 kwietnia, to bardzo prosimy o wcześniejsze składanie wniosków.
Teraz kilka słów o pełnomocnictwie. Do podpisania wniosku o zawarcie umowy CIRE i samej umowy CIRE są upoważnione osoby uprawnione do reprezentowania kontrahenta, czyli te osoby, które są wpisane w KRS-ie, czyli członkowie zarządu czy prokurenci, zależnie właśnie, czy jest to prokura łączna z członkiem zarządu, czy nie. W każdym razie, jeśli chcą Państwo udzielić pełnomocnictwa, żeby to inna osoba z Państwa spółki była upoważniona do zawarcia z nami umowy CIRE i podpisania również wniosku, to oczywiście mają Państwo taką możliwość. Na stronie PSE, tam gdzie wskazywałam wcześniej, mają Państwo wzór pełnomocnictwa do pobrania. Pełnomocnictwo takie obejmuje wszelkie czynności związane z umową, w tym właśnie podpisanie i złożenie wniosku o zawarcie umowy CIRE, zawarcie samej umowy, zaciąganie zobowiązań czy zawarcie aneksu. Wypełniają Państwo ten wzór pełnomocnictwa, tak samo zachęcam do pobrania go na swój komputer, żeby nie było problemu z polskimi znakami. I podpisują Państwo takie pełnomocnictwo, podpisują je na przykład członkowie zarządu czy osoby upoważnione do reprezentowania Państwa jako naszego kontrahenta oraz podpisuje takie pełnomocnictwo osoba, która je przyjmuje, czyli pełnomocnik. Zachęcamy i prosimy właściwie, żeby wszystkie dokumenty były podpisywane, tak jak kolega wcześniej wspomniał, elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Przyspiesza nam to też procedowanie tych wniosków, ponieważ nie musimy czekać na oryginały, które przyjdą do nas pocztą. Takie wypełnione i podpisane pełnomocnictwo przesyłają Państwo do nas na adres oire@pse.pl. Mogą je Państwo od razu przesłać już z wnioskiem o zawarcie umowy CIRE. Wtedy my też już wiemy, kto z Państwa strony jest upoważniony do reprezentowania Państwa spółki. Jeśli chodzi o pełnomocnictwo, pełnomocnictwa może udzielić spółka lub osoba fizyczna. I tak, najpierw wypełniają Państwo dane kontrahenta, czyli oznaczają Państwo formę prawną, jaką Państwo posiadają, wpisują Państwo nazwę swojego przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko, jeśli mówimy o osobie fizycznej, i następnie oznaczenie organu, jaki będzie udzielał tego pełnomocnictwa, tak jak tutaj mamy w przykładzie, jest to zarząd tego przedsiębiorstwa. Dalej wypełniają Państwo dane identyfikacyjne, czyli numer NIP, numer KRS. Jeśli nie posiadają Państwo numeru KRS, to mogą Państwo wpisać numer z innego właściwego rejestru lub ewidencji. Kolejne pole to nazwa właściwego rejestru lub ewidencji. Jeśli wpisują Państwo numer KRS, to tutaj prosimy o podanie sądu i wydziału, który ten numer wydał. Jeśli nie podają Państwo numeru KRS, tylko numer z innego rejestru, to tutaj prosimy wpisać, jakiego rodzaju to jest rejestr, nazwę tego rejestru. Jeśli pełnomocnictwa będzie udzielała osoba fizyczna, to prosimy o wypełnienie pola PESEL. Jeśli z jakiegoś powodu taka osoba nie ma nadanego numeru PESEL, to prosimy o podanie numeru paszportu. Następnie wpisujemy dane mocodawcy, czyli osoby upoważnione do reprezentowania Państwa spółki, czyli akurat tutaj w tym wypadku są to dane prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu. Następnie wpisują Państwo nazwę pełnomocnika, czyli to komu Państwo udzielają pełnomocnictwa oraz dane tak jak proszę sobie fizycznie, czyli dane PESEL bądź numer paszportu, jeśli taka osoba nie ma numeru PESEL. Kolejne pola to trzy checkboxy, które oznaczają zakres udzielanego pełnomocnictwa. Prosimy nie pomijać tych pól i zaznaczyć, w jakim zakresie chcą Państwo udzielić tego pełnomocnictwa. Do wyboru mają Państwo trzy opcje, można zaznaczyć poszczególne lub wszystkie, więc to zostawiamy w Państwa gestii. Kolejny, czwarty punkt pełnomocnictwa określa, czy pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. Tutaj też prosimy nie zapominać i wskazać nam, czy takie pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw, czy nie.
kolejna rzecz, czyli już końcówka tego pełnomocnictwa. Wpisujemy tutaj datę i miejscowość i musimy opatrzyć pełnomocnictwo podpisami. Pierwsze dwa pola są przeznaczone albo dla osoby fizycznej, która udziela pełnomocnictwa, albo dla przedstawicieli spółki. Prosimy tutaj, tak jak wcześniej, prosiliśmy o podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na sam koniec pełnomocnictwo podpisuje pełnomocnik, który przyjmuje dane pełnomocnictwo. Z mojej strony to wszystko. Teraz sekundka przerwy, przekażę głos koleżance, która opisze Państwu, jak prawidłowo wypełnić wniosek o zawarcie umowy CIRE. Dzień dobry, nazywam się Dominika Kuczkowska i przejdę z Państwem procedurę zawierania tutaj wniosku o zawarcie umowy CIRE. Na wstępie początkowe informacje ogólne. Tak jak już koleżanka tutaj wspominała wcześniej, było dużo problemów z formularzem, jeżeli chodzi o polskie znaki, dlatego na początku wniosek pobieramy, zapisujemy u siebie na swoim komputerze, dopiero wypełniamy. No i taki formularz już nie powinien posiadać problemów z polskimi znakami. Formularz posiada pola interaktywne, więc tam nie ma problemu z wypełnianiem tego, nie trzeba tego wniosku drukować. Forma elektroniczna tutaj jest preferowana, żeby podpisać ten wniosek właśnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oczywiście, jeżeli na ten moment nie posiadają Państwo takiego kwalifikowanego elektronicznego podpisu, można podpisać ten wniosek takim zwykłym podpisem, tak? No wtedy trzeba będzie taki dokument wydrukować i przesłać do nas pocztą. Natomiast sama umowa i zawarcie wymaga już kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Z takich jeszcze informacji ogólnych do wniosku dołączamy wszystkie wymagane załączniki, czyli na przykład pełnomocnictwo, jeżeli tutaj zostanie udzielone, czy jakiś odpis z KRS-u, jeżeli mają Państwo zarejestrowaną siedzibę poza granicami Polski. No i oczywiście pamiętajmy, że każdy z załączników musi być podpisany oddzielnie, a załączone dokumenty powinny być dostarczone w oryginale lub właśnie w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Począwszy tutaj od punktu pierwszego, będę przechodziła z Państwem po kolei wszystkie punkty tego wniosku, żeby tutaj żadne błędy się nam nie wkradały, żeby po prostu tutaj od razu szybko zawierać sprawnie umowę CIRE, już nie poprawiać 20 razy tego wniosku. Zaczynając tutaj od punktu pierwszego, wypełniamy nazwę kontrahenta, tak? Czyli podajemy Państwa pełną nazwę z KRS-u, nie pomijamy tutaj żadnego cudzysłowu, czy nie wiem, jakichś myślników między nazwami. Wpisujemy pełną nazwę, taka jaka jest podana w KRS-ie. Następnie oczywiście dane adresowe wypełniamy, telefon, adres e-mail, podajemy numer identyfikacji podatkowej i następnie podajemy tutaj numer z KRS-u, jeżeli prowadzimy taką działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli nie posiadamy numeru KRS, no to wtedy posiadamy pewnie jakiś numer z innego rejestru lub ewidencji, podajemy go tutaj do tej drugiej rubryki. Następnie podajemy nazwę właściwego rejestru, sądu, wydziału gospodarczego lub innego organu prowadzącego rejestr. W tym przypadku, jeżeli posiadamy numer KRS, no to podajemy tutaj konkretny sąd rejonowy, który ten rejestr prowadzi, konkretny wydział gospodarczy. Zachęcam, jeżeli tutaj nie znają Państwo, czy łatwo można to sprawdzić na stronie gov.pl. No i tutaj jest taka lista wydziałów, lista sądów. No i tutaj po właściwości miejscowej wpisują Państwo swój właściwy sąd. Następnie podajemy również wysokość kapitału zakładowego, kwotę podajemy liczbą, niesłownie, podajemy walutę. Dotyczy to tylko spółki komandytowo-akcyjnej i spółki kapitałowej, czyli spółki z o.o., spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej.
lub kontrahentów nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy posiadają taki kapitał zakładowy. I tutaj mamy dwa okienka na tym wniosku rozbite z kapitałem. Jest okienko z wysokością kapitału zakładowego i wysokość kapitału zakładowego wpłaconego. Jeżeli chodzi o wysokość kapitału zakładowego wpłaconego, to tutaj tą kwotę podajemy tylko w przypadku spółek akcyjnych. Czyli jeżeli jesteśmy spółką akcyjną, no to wpisujemy tutaj w te dwie rubryczki ten kapitał zakładowy. Tutaj może się on różnić od kapitału wpłaconego, więc spółka akcyjna wpisuje w dwie rubryczki, spółka z o.o. na przykład tylko wpisuje wysokość kapitału zakładowego, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego, pomijamy, zostawiamy to pole puste. Kolejny punkt tutaj drugi to osoby do kontaktu. Podajemy osoby wyznaczone przez Państwa z firmy, które będą z nami współpracowały właśnie w jakichś poprawkach do wniosku, jeżeli by się takie zdarzyły, czy jeżeli chodzi o samą umowę. No przeważnie tutaj będziemy wtedy dzwonić do tych osób, się z nimi kontaktować w sprawie samego wniosku czy w sprawie umowy. Zmiana takich danych osób podanych tutaj do kontaktu już po zawarciu umowy no będzie wymagała aneksu do tejże zawartej umowy. Jeżeli chodzi o punkt trzeci, adres korespondencyjny, uzupełniamy to tylko wtedy, kiedy różni się on od adresu podanego w punkcie pierwszym. Punkt czwarty to rola pełniona na rynku energii elektrycznej. Zaznaczamy właściwe pole, możemy wybrać więcej niż jedno pole. Wybieramy tutaj rolę, jaką pełnimy na rynku, czyli sprzedawcy na przykład energii elektrycznej, podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie, użytkownika uprawnionego czy OSD. Jeżeli Państwo, tak jak już wcześniej powiedziałam, więcej niż jedną opcję tutaj pełnią rolę, no to zaznaczamy dwa checkboxy lub nawet trzy. To już w zależności od Państwa tutaj preferencji indywidualnych. Punkt piąty. Punkt piąty jest podzielony na dwa punkty, punkt 5.1 i punkt 5.2. Punkt 5.1 dotyczy samych posiadanych tutaj koncesji. Jeżeli Państwo posiadają koncesję na wytwarzanie, dystrybucję, obrót, podajemy pełny numer koncesji wraz z datami wydania, datami obowiązywania od do. I jeżeli tutaj posiadamy decyzję wyznaczającą na operatora systemu elektroenergetycznego, to w tym przypadku też tutaj podajemy te daty. Jeżeli nie posiadamy takiej decyzji, no to ten punkt 5.2 zostawiamy wtedy pusty, nie uzupełniamy go. Natomiast no my i tak to weryfikujemy, więc jeżeli no Państwo zapomną tego podać, to wtedy będzie niestety wniosek do poprawy. Punkt szósty to kod EIC. Składając wniosek o zawarcie umowy CIRE, jest to obligatoryjne, aby posiadać taki kod EIC, ponieważ jest on podstawowym identyfikatorem kontrahenta, więc jeżeli nie posiadamy jeszcze takiego kodu przed złożeniem samego wniosku, prośba tutaj o wystąpienie do biura, do lokalnego biura kodów, no i tutaj wystąpienie o nadanie takiego kodu, następnie wtedy dopiero zawieramy umowę, czyli dopiero wtedy, jeżeli kiedy mamy już nadany kod EIC, to składamy dopiero wniosek. Punkt siódmy odnosi się tutaj do informacji o sposobie realizacji procesów rynku energii lub wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE. Zaznaczamy, czy pełnimy tę rolę samodzielnie, czy za pośrednictwem nadawcy fizycznego. Na ten moment funkcja tutaj za pośrednictwem nadawcy fizycznego jest jeszcze niedostępna, więc zaznaczamy opcję, że będziemy pełnić tę rolę samodzielnie. Natomiast jeżeli tutaj już umowa dostępowa wejdzie, że tak powiem, w życie i będzie już certyfikowana lista nadawców fizycznych opublikowana, z których będzie można korzystać, no to jeżeli Państwo będą
chcieli skorzystać z tej opcji nadawcy fizycznego, będziemy po prostu zawierali aneksy do tych już zawartych umów i wtedy po prostu będziemy podpinali te aneksy pod już zawarte umowy, że Państwo już nie będziecie pełnić tej roli samodzielnie, tylko właśnie za pośrednictwem takiego nadawcy fizycznego. Punkt ósmy na ten moment również zostawiamy niewypełniony, będziemy go wypełniać dopiero wtedy, kiedy już ta opcja nadawcy fizycznego będzie dostępna. Punkt dziewiąty, czyli dane administratora bezpieczeństwa informacji rynku energii. Tutaj podajecie Państwo dwie osoby lub jedną. Jedną trzeba podać, dwie maksymalnie podajemy. Osoby, które będą takim punktem kontaktu z nami, czyli właśnie z OIRE w zakresie IT, w jakichś kwestiach technicznych, dotyczących zarządzania użytkownikami, konfiguracją, komunikacji, powiadomieniach, jakichś o awariach. Dlatego tutaj zachęcamy do wyboru, oczywiście jakby to do Państwa decyzji należy, ale zachęcamy do wyboru dwóch osób, ponieważ mogą wtedy one działać wymiennie w razie jakiejś nieobecności w pracy. Muszą Państwo po swojej stronie wyznaczyć na ten moment te osoby. Potem, jeżeli już będą chcieli Państwo korzystać z nadawcy fizycznego, no to wtedy tą opcję przejmuje nadawca fizyczny. Punkt dziesiąty, czyli wykaz załączników do wniosku. Tutaj zaznaczamy, jakie załączniki dołączamy do naszego wniosku o zawarcie umowy CIRE. Pełnomocnictwo, jeżeli takie pełnomocnictwo będzie wystawione na naszym wzorze, który możemy pobrać ze strony. Oświadczenie na ten moment potwierdzające zgodę nadawcy fizycznego, opcja niedostępna, jak już wcześniej mówiłam, więc pomijamy. I aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji tylko w przypadku kontrahenta nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Państwo posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to Państwo tego punktu nie zaznaczają, tego checkboxa, nic nam nie dołączają, żadnych odpisów z KRS-u lub z innych ewidencji. My mamy do tego dostęp i już sobie te pliki wszystkie pobieramy. Punkt jedenasty jest to bardzo ważny punkt. Wpisujemy tutaj osoby lub osobę uprawnione do reprezentowania kontrahenta w zakresie zawarcia samej umowy z CIRE. Więc wpisujemy tutaj te osoby zgodnie z reprezentacją kontrahenta. Można tutaj sprawdzić reprezentację w KRS-ie lub może by to być pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa, lub prokurent, który został wpisany do KRS-u. I zgodnie z tą reprezentacją, która jest podana w Państwa spółce, tak należy pod tym wnioskiem się podpisać i złożyć te podpisy. Więc wpisujemy tu osoby, które faktycznie będą do umowy wpisane i pod tą umową będą się podpisywały. Jeżeli Państwo wyznaczają pełnomocnika do po prostu takiego kontaktowania się w zakresie samej umowy, pełnomocnik może taki wniosek o zawarcie umowy CIRE podpisać, natomiast Państwo sami chcą występować w samym procesie zawarcia umowy, no to tutaj nie wpisujemy w punkcie 11 pełnomocnika, tylko już osoby uprawnione do reprezentacji, dołączamy pełnomocnictwo i to już od Państwa zależy tak naprawdę, kto będzie pod tym wnioskiem się podpisywał. I w punkcie 12 oświadczenia i podpisy kontrahenta. Tutaj są pola do tego, żeby właśnie umieścić swój podpis kwalifikowany elektroniczny. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o cały wniosek i o wszystkie punkty. Z dodatkowych informacji wniosek oraz umowa będą sporządzone w języku polskim. Jeżeli są jakieś załączniki przez Państwa sporządzone w innym języku, powinny być one dostarczone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
Jak już wcześniej wspominałam, wniosek oraz każdy z załączników muszą być podpisane oddzielnie. I prośba tutaj właśnie o to, aby po Państwa stronie weryfikować te dane, tak, czy w trakcie już nawet po samej zawartej umowie, czy one te dane nie ulegają zmianie. Jeżeli tak, no to prośba o kontakt z nami, żebyśmy zawarli aneks do takiej umowy, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy się kontaktować właśnie, jeżeli chodzi już tutaj właśnie o osobę, która będzie pełniła rolę ABIRE, czy samą tutaj osobę do kontaktu. Także tak. I teraz jeszcze najczęstsze błędy powtórzę jeszcze raz tutaj, żeby nie było tych błędów, żeby się one nie powtarzały. Najczęstsze błędy podczas wypełniania. Punkt 9. Pomijają Państwo podawanie ze swojej strony właśnie tych osób, które będą pełniły rolę ABIRE. Więc prośba na ten moment, jeżeli jeszcze nie ma tutaj dostępnej opcji nadawcy fizycznego i nie korzystają Państwo z tej opcji, zaznaczają Państwo opcję, że będą Państwo pełnić rolę samodzielnie, wyznaczanie tych osób, jednej lub dwóch, do pełnienia tej roli ABIRE i podawania ich w punkcie 9. Nie podają też Państwo często podczas składania wniosku rejestru wydziału, wpisują Państwo na przykład po prostu tylko nazwę, że Krajowy Rejestr Sądowy lub po prostu Rejestr Przedsiębiorców. Nie, prośba o podanie pełnej nazwy, czyli że właśnie jaki sąd rejonowy, który wydział gospodarczy, wystarczy nawet podanie same już bez tego przedrostka, że rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez, tylko już nawet mogą Państwo w skrócie napisać, który po prostu sąd rejonowy, czyli po prostu sąd rejonowy, 18 tam wydział gospodarczy, to wystarczy. I wysokość kapitału zakładowego wpłaconego, tak samo jeżeli są Państwo spółką z o.o., podają Państwo tylko wysokość kapitału zakładowego. Jeżeli są Państwo spółką akcyjną, podają również Państwo wysokość kapitału zakładowego wpłaconego, czyli w dwie rubryki Państwo wpisują, tak? I punkt 10, wykaz załączników, nie zaznaczają Państwo czego, checkboxa i nie dołączają Państwo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli posiadają Państwo działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Państwo dopiero nie posiadają takiej siedziby, tak, na terytorium Polski, no to wtedy dołączają taki odpis, zaznaczają tego checkboxa. I tutaj jeszcze dla przypomnienia z pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo też powinno być podpisane zgodnie z reprezentacją z KRS-u, która u Państwa w firmie występuje. Także jeżeli jest pełnomocnictwo udzielane, dajmy na to osobie X, reprezentacja jest dwuosobowa, to dwie osoby łącznie pod tym wnioskiem powinny się podpisać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Dzisiejsze spotkanie dla Państwa prowadzili Pani Dominika Kuczkowska. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra Chudubska. Dziękuję również. I Łukasz Kowalski, dziękujemy. Liczymy na Państwa kontakt na skrzynce hoire@psek.pl. Dziękuję bardzo, do widzenia.